Dzień dobry, jest już z nami trener drużyny Warty Poznań, pan Piotr Tworek. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. To dobra okazja, żeby rozpocząć drugą część konferencji po meczu Zielonych z Termaliką Brookbet, Termaliką Nieciecza. Przypomnę, wynik 0-0 w siódmej kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oddaję głos trenerowi gospodarzy. To był trudny dla nas mecz, zarówno pod względem piłkarskim, bo były sytuacje, które nam się wymykały spod kontroli, ale pozytywem, bo zawsze będziemy patrzeć pozytywnie, jest to, że zagraliśmy na zero z tyłu, jest to, że nie przegraliśmy, że dopisujemy punkt. Jest dużo takich emocji w naszej grze niepotrzebnych, które powodują, że akcje nam się nie zazębiają, podejmujemy troszeczkę zbyt pochopne te decyzje, które w konsekwencji straty powodują, że my się otwieramy i napędzamy przeciwnika. Na tym musimy popracować, na tym musimy w kolejnym tygodniu na tym się skupić, bo takie mecze jak właśnie dzisiejszy z Termaliką, jedna sytuacja mogła decydować o zwycięstwie, jeden stały fragment, niepotrzebnie sami się gdzieś tam napędzaliśmy właśnie tak w ten sposób. Kilka dobrych sytuacji, kilka dobrych strzałów. Troszeczkę mało, żeby dzisiaj zdobyć 3 punkty, ale mamy 1 punkt. Patrzymy teraz przed siebie i przygotowujemy się do Górnika Zabrze. Dziękuję, trenerze. Czy są pytania do trenera? Jeżeli nie ma, to dziękujemy serdecznie. Jest pytanie? Tak? To proszę bardzo. Chciałbym zapytać, jak ocenia trener debiut Jasona Pawłowicza? No początek miał nerwowy, miał kilka strat, natomiast w miarę upływu czasu brał grę na siebie, kilka uderzeń na bramkę, szczególnie w pierwszej połowie, w drugiej fajną sytuację razem z Mario rozwiązali, szkoda, że niecelnie, ale z drugiej strony dobrze zachował się bramkarz drużyny gości, Loska. Widać u niego potencjał, ale też widać u niego ten krótki okres czasu, który jest z zespołem. Myślę, że z każdym tygodniem, z każdym treningiem będzie zdecydowanie lepiej. To dziękujemy serdecznie. Życzę mi miłego dziękuję do widzenia.